Dużo już za nami, wiele jeszcze przed nami. Znajdujemy się na plantacji marchwi z przeznaczeniem na długie przechowanie. Mamy początek lipca, fazę 7 liści właściwych. Co już udało się zrobić, a co jeszcze przed nami, o tym w dzisiejszym odcinku. Znajdujemy się w gospodarstwie państwa Kawalców w województwie świętokrzyskim Sielec-Kolonia. Całość tej plantacji było stymulowane produktami firmy Biorchim. Ja nazywam się Jan Najbar i opowiem Państwu, co tu robiliśmy i co jeszcze planujemy. Podstawowym celem naszej stymulacji było osiągnięcie właśnie do 6-7 liścia właściwego, jak najbardziej wyrównanego systemu korzeniowego. Zrobiliśmy to na 3 sposoby i 3 krokami. Po pierwsze zadbaliśmy o to, aby możliwie najbardziej wyrównać wschody i wzmocnić ten pierwszy rozwój roślin. Dlatego zadbaliśmy o to, aby składniki odżywcze i woda były jak najlepiej dostępne w redlinie, żeby roślina jak najłatwiej mogła pobrać te składniki, żeby dodać roślinie energii, uchronić ją przed stresem i skierować tą energię w rozwój systemu korzeniowego. Dlatego przed formowaniem redlin zastosowaliśmy preparat Nova GR. Dalej zadbaliśmy o to, żeby po 3 liściu właściwym zacząć stymulować wydłużenie systemu korzeniowego, bardzo wyrównane, ale także formowanie się włośników. Do tego użyliśmy preparatu Folicist i Sprindalga, dlatego żeby wzmocnić podziały komórkowe, dodać roślinie energii i zastymulować właśnie wydłużanie korzenia palowego. Przy okazji zadbaliśmy o to, aby przy każdej aplikacji herbicydu roślina nie miała fitotoksyczności ani zahamowań we wzroście. Dlatego do każdej aplikacji herbicydu dodaliśmy preparatu, który łączy w sobie funkcję adiuwantu. Do tego zawiera mikroelementy i wyciągi roślinne wraz z aminokwasami. Jego działanie przyspiesza wchłanianie substancji aktywnych, ale równocześnie chroni roślinę uprawową przed stresem. Tym preparatem dodanym do każdego zabiegu herbicydowego jest Shift. Co dalej? Dalej chcemy zadbać o to, aby każdy korzeń właściwie się wypełnił, osiągnął właściwą średnicę, ale też kształt dla danej odmiany. Zrobimy to na 2 sposoby. Już teraz zaczniemy stosować preparat Folicist w połączeniu z nawozami mikroelementowymi i makroelementowymi. Folicist pozwala nam na lepsze wykorzystanie energii, na szybsze podziały komórkowe i lepsze wbudowanie składników odżywczych w korzeń. Dalej użyjemy preparatu, który pozwoli nam zmaksymalizować podziały komórkowe korzenia spichrzowego, tak aby jakość przechowalnicza i ciężar każdego korzenia był możliwie najlepszy. Tym preparatem jest Rizamina 42, która jest nowym elementem w naszej ofercie. Wiemy, co już na tym polu zrobiliśmy. Teraz pozostaje nam jeszcze kilka rzeczy, które można zrobić, żeby ten już pięknie wyrównany korzeń doprowadzić do końca, do obfitego i równo skalibrowanego plonu. Aby zrealizować cel, jaki sobie stawiamy na każdej plantacji marchwi, a więc zwiększyć plon ogólny, ale też zwiększyć udział plonu handlowego w plonie ogólnym, mamy jeszcze 3 narzędzia i 3 elementy, które chcemy zrealizować. Po pierwsze, to co chcemy tutaj zrobić, to jest zadbać o to, aby roślina właściwie się rozwijała, nawet w skrajnych warunkach pogodowych, wysokich temperatur czy niedoborów wody. Dlatego chcemy, aby z jednej strony ograniczyć jej stres, a z drugiej strony, aby zawsze miała energię do tego, żeby wbudować składniki odżywcze w korzeń. Narzędziem, które tu wykorzystamy, jest produkt Folicist, który przyspiesza transport energii, odstresowuje rośliny i pomaga wbudować składniki odżywcze. Drugim elementem, o który potrzebujemy zadbać, jest wyrównanie średnicy i wypełnienie kształtu korzeni. Aby zadbać o wysokiej jakości korzeń do przechowania, użyjemy produktu Rizamina, który bardzo mocno wpływa na podziały komórkowe korzenia spichrzowego. Ostatni element, o który chcemy zadbać, to jest to, aby marchew dobrze się kopała. Dlatego zadbamy o to, aby nasza nać była zwięzła, krępa i twarda. O tak zdrową i zieloną nać zadbamy produktem Locker.